Cześć kochani, dzisiaj porozmawiamy o rozstaniu, bo mam trochę doświadczenia w tym temacie. No ale co, spoko, że to nagraliśmy. Stresowaliśmy się. Nie ma w tym przypadku jednej odpowiedzi i jest to rzecz indywidualna. Ale jeśli wynosisz więcej negatywnych rzeczy w związku niż tych dobrych, to na pewno warto się zastanowić nad tą relacją. Na przykład, bycie w relacji jest dla ciebie źródłem negatywnych emocji, nie jest źródłem motywacji i nie zachęca do rozwoju. Nie czujesz się wspierany, wspierana, ale wspierasz swojego partnera. Nie czujesz się doceniany, doceniana, nie czujesz się akceptowany, akceptowana. Nie ma jednej odpowiedzi, jak to powiedzieć, że chcesz się rozstać. Właściwy będzie ten sposób, w którym będziesz się czuć i dobrze, i bezpiecznie. Na tej podstawie powinno się zdecydować, czy powinno się spotkać fizycznie, czy poprosić kogoś o pomoc. Oceń, czy spotkanie twarzą w twarz będzie dla ciebie bezpieczne. Zerwanie przez telefon lub komunikator jest ok, jeśli czujesz, że spotkanie twarzą w twarz będzie dla ciebie niekomfortowe lub niebezpieczne, szczególnie jeśli jest to osoba toksyczna lub przemocowa. Próbuj się przygotować na tą rozmowę. Przemyśl, co chciałbyś zakomunikować, ale bądź też gotowy, gotowa na różne warianty reakcji na tą wypowiedź. Jeśli to będzie gniew, płacz, próba przeprosin i naleganie o drugą szansę. Ale też miej na uwadze, że nie ma idealnego scenariusza do tej sytuacji. Zaakceptuj to, że może to być bolesne. Daj sobie przyzwolenie na odczuwanie emocji. Nawet jeśli zerwanie zostało zainicjowane przez ciebie, nie zrzucaj całej odpowiedzialności na siebie za odczuwanie złych emocji, które mogą się pojawić. Zadaj sobie pytanie, co byś ty czuła lub czuł, gdybyś ty usłyszała lub usłyszał to, co chcesz powiedzieć swojemu partnerowi lub partnerce. Czy jest to dobra forma, dobry dobór słów, dobry sposób przekazu? Nie ma jednej definicji relacji po relacji. Daj sobie przestrzeń i czas i miej otwartą głowę. Nie można się nastawiać na to, że po zerwaniu kontakty z partnerem lub partnerką muszą oznaczać wojnę lub wielką przyjaźń. Kontakty i stosunki neutralne też są jak najbardziej okej. To, że to wygląda tak w tej chwili, nie znaczy, że za jakiś czas nie będzie to wyglądać zupełnie inaczej. Nie stawiaj oczekiwań, miej otwartą głowę i nie nastawiaj się na nic szczególnego. Słowa obiecywałeś, że będziemy się przyjaźnić, czy obiecywałaś, że będziemy się przyjaźnić, mogą wywoływać tylko niepotrzebne poczucia winy. Przemoc fizyczna i psychiczna, manipulacja i nieopanowana zazdrość. To są właśnie znaki ostrzegawcze, żeby się zatrzymać i zastanowić. Nie bez przypadku na ulicy, widząc czerwone światło, zatrzymujesz się. Wiesz, że musisz zatrzymać szczególną uwagę, bo może to być dla ciebie niebezpieczne. Tak samo w związkach czerwone flagi mają być wskazówką, żeby się zatrzymać i zastanowić. Jeśli partner cię poniża i nie czuje się na równo traktowany lub traktowana, jak wartościowa osoba. Jeśli druga osoba chce kontrolować aspekty twojego życia inne niż wasz związek, utrudnia spotkanie się ze znajomymi, ingeruje w twoje wiadomości, social mediach, ingeruje w twoją prywatność. Jeśli partner nie jest w stanie opanować swojej zazdrości, jeśli umniejsza twoim osiągnięciom i sukcesom, jeśli manipuluje tobą, gra na twoich emocjach, intencjonalnie wzbudza w tobie poczucie winy. To są sygnały, których nie można ignorować. Nękanie i przemoc nie muszą być oczywiste i widoczne na pierwszy rzut oka. Często nie zauważamy, że te z pozoru nieznaczące, toksyczne zachowania drugiej strony potrafią mieć taki sam, a nawet gorszy wpływ na nas niż fizyczna przemoc.